Hej, hej, siema ziomy, z tej strony Dave, a to będzie nowy content na kanale, nowy odcineczek. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście zostawcie mi w komentarzach opinię waszą, ponieważ dzisiaj będziemy sobie nagrywać jakieś reakcje na memiuchy albo na inne rzeczy. Ale no, w dzisiejszym odcinku akurat będzie Reddit. Jednym z fajnych Redditów jest You Had One Job. I już pierwsze zdjęcie po prostu rozwaliło mnie, po prostu super. Na pewno tak powinna działać reklama podłączania kabla do laptopa, jeżeli chcesz sobie rozpierdolić wejście. Okej. I od razu się świetnie zaczyna. Oczywiście nie będziemy sobie jakichś tych angielskich tutaj dodawać, żebyście wiecie, żebyście rozumieli wszystko. Ja tam rozumiem angielski, ale jakby co, to będę mógł wam tłumaczyć. No ale wiecie, goddamn, drugie po prostu świetne. Tak, chyba nie wiem, co znaczy za darmo. Metoda dostawy za darmo kosztuje $15. Wow. Świetny deal. Też taki chcę. Nie no, ja już zamawiam po prostu. Ostatnio zamawiałem sobie rzeczy, to ja po prostu zamawiam. What's up, boys? Why? Okej, jak się wyszukuje tego kolesia, tutaj widzicie, i tutaj mamy fajne napisane, że jego kolor oczu to są stopy. Okej, w sensie to będzie kolor skóry wtedy po prostu. To trochę... oczy w kolorze skóry, what? Trochę cringe, poczułem cringe. Wow, meksykańska żaba najwidoczniej jest rośliną, bo tutaj pisze roślina, super. What? I mam dwie meksykańskie, czyli mam dwie meksykańskie żaby na swoim parapecie w pokoju. W sensie nie no, mam dwa kwiatki, ale okej, okay, no rozumiecie, zgrywa się normalnie, kurde, ale śmieszne. Aha, na początku nie wiem, co tu się dzieje na tym obrazku. Wow. Fajnie można sobie sprawdzić wskazówkę na świecącym zegarze, który nie ma świecących wskazówek. What? Why? Kto to w ogóle wymyśla, te wszystkie rzeczy? To jest, nie, to jest tak jakby ktoś wymyślił jakąś rzecz, ale je po prostu w ogóle nie testował. Nie, po co w ogóle testować? Oczywiście, że zegarek taki będzie działał. Wiadomo, tak, każdy będzie chciał go później kupić. Przynajmniej trafił na Reddita, też fajnie, fajnie. Wow, no, to prawda akurat, gdy twoja siłownia próbuje cię zmotywować, ale totalnie się nie udaje. Wow, świetne napisy, uderz siebie. W sensie, tak, dobra, tłumaczenie dosłowne, tak, uderz siebie, podziękuj nam, na trzecim piętrze. Od której ma się to w ogóle czytać? Podziękuj nam na trzecim piętrze, uderz siebie, będziesz w 3 miesiące, od teraz. What the fuck, to w ogóle nie ma sensu. Halo, to w ogóle nie ma sensu. To w ogóle nie ma sensu, jakby co, nie? To w ogóle... No i jak to skomentować, tak? To jest po prostu najlepsza reklama ever. To się... Czy ktoś to po prostu sam z siebie nakleił, czy to miało tak być? Prawdopodobnie nie. Mamy filmik. Wiedziałem, że do czegoś mi się słuchawki przydadzą. Aha, to jest filmik bez głosu. Great, guys. Super, super, co tu się dzieje? Wow, aha, oddzielnie są po prostu te obrazki, okej, okay. Zamiast wiatraka to włącza światło i na odwrót. No dobra, rozumiem, rozumiem. W sensie ktoś po prostu się prawdopodobnie zaglapił, jak montował albo coś nie zauważył. Okej, okay. God damn it. Taką kukurydzę to ja bym sobie zjadł. Kremowa kukurydza, totalnie na tym obrazku. Tam na tym obrazku, totalnie jest kremowa kukurydza. Guys, nie widzicie tam kremowej kukurydzy? Ja widzę kukurydzę. Kukurydza oczywiście, że jest zielona. Jak w ogóle, wait, jak w ogóle komuś może się pomylić? Jak w ogóle, what? Jak w ogóle można się pomylić? I do puszki dać nie to warzywo, w sensie, albo naklejka była źle. Uuu, bardzo możliwe, ale ładne słońce jest na dworze, dobra. Tak, reakcja na słońce w dzisiejszym odcinku. Nie powinno się patrzeć na słońce, prawda? Wypaliła mi teraz oczy właśnie. Great. I z powrotem patrzę, no super, super. Piękne, piękne. Warzywka. Dobre, dobre. Co my tu mamy? Magiczna kostka, która jest okrągła. Yeah. Super. Super. Ouu, ouu. Ouu. A dlaczego? Dlaczego by ktokolwiek to coś... dlaczego by ktokolwiek zrobił coś takiego? W sensie... Ani to nie jest szybsze, jak się zakłada raczej takie coś. Czy oni to zamontowali na początku źle i później musieli już to źle wtytknąć, wcisnąć tam, wtytknąć. No ja po prostu nie rozumiem, jak się takie rzeczy dzieją, albo ktoś specjalnie po prostu tak położył, żeby było śmiesznie. Oczywiście, że jest bardzo śmiesznie, właśnie widzę. Nie, wait, w ogóle to cały czas przez cały odcinek trzymam rękę na klawiaturze, tak bym musiał już coś grać, kurde, napierniczam. Okej, okay, co tu się dzieje? McDonaldy, czy jakieś tam inne żarcie? Czemu od razu nie zauważyłem? Why? Aha, wow, półka jest do góry nogami. To jest jakiś specjalny joke, żeby komuś zrobić, he, położę sobie bułę do góry nogami, będzie śmiesznie, nie będzie. Ale okej, okay. Wow, spoczko.
no dobra, hehe, yikes. I ktoś to otwiera. Właśnie, a co jakby ktoś otworzył, nie patrzył się na, w sensie to by było ciężkie do zrobienia, nie patrzył się na bułkę i chciał ugryźć, i by złapał za bułkę i wtedy go pomoczyło i ubrudziło, yeah. To taki prank tak naprawdę, prank w sklepie. Okej. W sensie przynajmniej nie jest zrobione w Chinach, tak? Bo nie jest napisane China, tylko Qian. W sensie nie wiem, co to jest za kraj, Qian. Qian, może jakiś nowy kraj, nie mam pojęcia tak naprawdę, ale okej. Śmieszne. Aha, what? A, nie mogę w ogóle zrozumieć, co tu się dzieje. Tak, położyli znak parkingu na nie tym parkingu, nie od tego sklepu. No tak, McDonald's jest z tej strony, a ten znak jest tutaj. Wow, okej. Hu. To jak, to właściciele tego sklepu się zgodzili, czy po prostu, nie wiem, co tu się stało? Albo jakoś brakło miejsca na ten parking przy McDonaldzie? Mi się głos skraszował, Jesus Christ, super. Wow, co to jest? Wow, kukurydza się wysypała. Ale fajne, w sensie, ale fajne. Żarcie się marduje, Dave mówi, ale fajne. Wow, crazy, ale wygląda dziwnie. Wygląda jakieś magiczne tory. Tak naprawdę na tym zdjęciu nie wygląda do końca jak kukurydza, bo jest takie malutkie. Wygląda trochę jak żółty piach, tylko zbyt żółty. Wow, tyle kukurydzy. Okej. No, tutaj nawet nie trzeba w ogóle tłumaczyć. Nie odwróciłem zdjęcia na YouTubie. W sensie jak odwrócę, to będzie dobrze, no nie? Super. W sensie, teraz jak, w sensie, to musi być specjalnie, jeżeli ktoś montuje już taki znak. To musi być specjalne, w sensie, że ktoś musiał mieć wyjebane po prostu na swoją pracę, żeby zamontować do gór nogami ogromny billboard. Chyba, że totalnie nie zauważył, przykleił połowę i później już nie mógł odkleić, żeby było dobrze. No, naprawdę, nie mam pojęcia. What? Okej. Ziewanko, super. A, jest, adorption. Miało być abortion? Aha, nie, wait. Miało być adoption, że adopcja. O ludzie, wow. Faktycznie. Jak ktoś w ogóle może stworzyć taką bluzkę? W sensie często się bardzo powtarza. Dzięki, że wpadło mi teraz coś do oka, będę umierał. It's got me! Często się coś takiego zdarza, że jakiś napis jest totalnie popsuty. Tak jak właśnie w tym miejscu, tak jak widzicie. Jest adorbszy jeszcze. Ta głupia morda, to jest Stonks. Stonks, guy. Stonks. Super, świetna bluzka. Nie no, ja bym kupił totalnie bym kupił, kupuję, zamawiam od razu, gdzie da się to kupić. Sprawdźcie, co na tym zdjęciu jest nie tak. Już, tak już widzicie, już jest super, w sensie ja na początku nie zauważyłem. Tak, Sperman pisze. Sperman, okej. Okej, Sperman, co mam tutaj powiedzieć? No super, nie no, bluzka dla dzieci, jeszcze tym bardziej. Bardzo adekwatna, dokładnie tak dzieci powstają. Od tego, co jest na początku, czego nie mogę powiedzieć na YouTubie, oczywiście. Okej. What the fuck? Co tu się dzieje? Aha, wow. Bez tatarskiego sosu, zamówienie. Okej. Bez sosu, zamówienie. Jest sam sos w pudełeczku. Ale cringe, A wie, hitło, wow. To w sensie tak, okej. To chyba dla joke'u, bo jak nie da się pomylić nawet, wrzucając sos po prostu. What? Okej. Super. Okej. Fajnie. Ekstra. Instalacja tego wywietrzalnika, chciałem powiedzieć. No, air ventu do powietrza, okej. Instalacja i jest napisane, jakim cudem jesteś pewien, że woda nie przeleci przez wentylator, tak? Tak to się nazywa, Dave, wentylator. No, nie przeleci, ale powietrze też nie przeleci w tym wypadku, bo jest super, jest fajnie, niewycięte, w ogóle, what, dziura. Kolejny piękny przykład. Tak zobaczyli to i po prostu ich to nie obchodziło. Miało być chyba pen, w sensie, że długopis, albo miało być pen IS. Może taka nazwa, miała być kurde cool nazwa i wszyscy kupią nasz produkt, będzie pen IS. Tylko, że pewnie to się inaczej jakoś pisało albo coś, ale tu jest penis napisane. Aha, penis. Ale penis normalnie, penisy zawsze są śmieszne, guys, pamiętajcie, penisy. Śmieszna rzecz. No ale tak, przykleili i po prostu zostawili, w sensie jak...
Czy to taki, w sensie, czy to działa? Ej, może to jest jakaś super reklama tak naprawdę, że zostawiasz taki nieudany billboard i działa. Wszyscy, kurde, kupują, bo myślę sobie, że hehe, ale śmieszne, oni to są, kurde, czołki se robią, mają do siebie dystans. Nie wiem. Okej, tak, to są dokładnie banany. Każdy powie, że to są banany. Uwielbiam takie banany. Zjadłbym sobie. I później zjadasz na surowo, myślisz, że to są banany. Nie, no dobra. Nikt by nie pomyślał, że ziemniak to banan. Mam nadzieję. Ale w sensie zależy, to jest droższe. Nie, wait. Banany są droższe od ziemniaków. No, wiadomo, u nas tym bardziej. Więc to się totalnie nie opłaca. Nie fajnie, okej. Okay. No. Nie róbcie tak. Wow. Okej. Okay. Tak smutne dźwięki. Wiedźmy. Sandwich noises. Fajna świeczka. W sensie do... Nie no, nadal będzie się palić. Musiałoby się na krzywo lekko położyć, żeby się normalnie paliła, nadal będzie się palić. W zasadzie to nie jest taki duży problem, ale faktycznie tak, pomyłka. Ktoś źle włożył ten dings w środku, palący się. Czemu się akurat nos zatkał na odcinku? God damn it. Halo, nosie, działaj. Wow, okej. Okay. Światło? Halo, czy światło nadal jest za jasne? Excuse me? Światło? Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam się, kurde, piękne efekty świetne z tyłu podobają. Nie, to są po prostu lampeczki. Zapierdoliłem je z choinki, guys, nie mówcie nikomu. Czyli nie, no są moje lampeczki, tak to jest, tak to są w pokoju. W sensie, nadal jestem w pokoju, ale po prostu nie są tutaj. Teraz mam nadzieję, że fajnie wygląda, że jest troszeczkę lepsze, dynamiczniejsze. W sensie nie ruszają się te lampy. Fajniejsze po prostu, kolorowsze, świecące tło. Miejmy nadzieję, że moja piękna kotarka, piękny kocyk. Teraz lepiej wygląda troszeczkę. O, oh, what the fuck. Na początku nie zauważyłem jak. Wow, okej. Okay. Jak ktoś... Co było zbudowane pierwsze? Tak, to jest to pytanie, czy kura, czy jajko. Co było zbudowane pierwsze? Ten słup, tutaj jak widzicie, wbity w drogę, czy droga była najpierw zbudowana? Może najpierw była... Nie, najpierw musiał być słup. Wtedy... Nie, to nadal bez sensu, przecież i tak, że ten samochód nie przejedzie, więc droga jest bez sensu. Okej, okay. Never mind. Nie, nieważne, nie wiem. Aha, nie mogę się doczytać, bo tutaj jakieś, kurde, azjatyckie napisiki, jakieś znaczki, a tutaj po prostu jest... I'm okay? What the fuck? A to co to za naklejeczka? No kto to przykleił? Po prostu jest do gór nogami odwrócone. Może drzwi są do gór nogami? W sensie co to w ogóle jest? To jest jakaś szafa? W sensie to wygląda jak winda, więc nie, szafa nie jest w windzie, okej. Okay. Dave, nie, szafa nie jest w windzie. Okej, okay. nie mam pojęcia. Znowu to samo, okej. Okay. Spoczko. Fajnie. Ciasteczka. Co tu się dzieje? Aha. Tylko dwa kawałki czekolady w porównaniu do tego zdjęcia. Pięknie, okej, okay. No ale w zasadzie zazwyczaj się tak zdarza. Też prawdopodobnie tak mieliście, kupujecie coś, co jest fajne na obrazku. Obrazek, kurde, jakieś, kurde, w zasadzie najczęściej się zdarza tak z ciastkami albo z czymś, co ma na sobie jakieś gunki. Jakieś, kuźwa, rzeczy. Jakieś owoce albo coś. O, właśnie, albo tak ostatnio sobie kupiłem płatki i w środku były kawałki, w sensie była suszona malina. I tych kawałków było 5 w całym pudełku. Więc tak, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Super. Okej, okay, no i myślałem, że będzie w ogóle więcej filmów. Fajnie, że miałem cały czas na sobie słuchawki, a ich w ogóle nie potrzebowałem. No dobra. To będzie na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że jakieś reakcje wam się podobają i później na pewno, jeżeli wam się ta seria spodoba, to będziemy mogli zrobić coś tam jakiegoś fajnego. Będziecie mogli mi wysyłać jakieś filmiki straszne na Facebooku albo śmieszne wasze ulubione TikToki. Będę mógł jakieś reakcje na inne rzeczy robić. No wiecie, dużo jest reakcjowania na YouTubie. Nie, że brakuje mi kontentu czy coś, po prostu chciałem sobie porobić. Tak, trochę łatwiej się nagrywa i montuje, hehe, bo jest krótki odcinek. Nie no, dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało, że się troszeczkę pośmialiście. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, co o tym myślicie oczywiście. I o tych innych seriach na Facebooku, fajnie by było. Ocenę, subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Po więcej takich fajnych filmów jak ten i nie tylko. Są jeszcze gierce, później będzie dużo więcej rzeczy, w ogóle wow. No i do następnego, ziomy, bye.